Myślę, że widzowie śledzą trochę tak jak ja, czyli jak Agnieszka Polkowska przeprowadza to śledztwo, to widzowie śledzą razem z nią, odkrywają pewne sprawy. Oczywiście widz jest trochę do przodu, trochę więcej wie, ale nie wie, dlaczego ten bohater zabija i co go łączy z główną bohaterką. No i myślę, że to będzie wzbudzać ciekawość, czyli nie kto zabił, tylko dlaczego. Dlaczego zabija, dlaczego jest seryjnym mordercą, jakie to są powiązania z komisarz Agnieszką Polkowską. Myślę, że będziemy z wypiekami na twarzy patrzeć na to, czy temu bohaterowi się uda ten perfidny i dramatyczny, krwiożerczy plan wcielić w życie i będziemy się niepokoić o kolejne ofiary, czy one zdążą uciec. No i będziemy pewnie też trzymać kciuki za główną bohaterkę, która będzie gonić człowieka Fokę. Chyba niewiele zdradzę, kiedy powiem, że nie zawsze będzie tak, że to ona będzie ścigającą. Czasami historia może tak zawirować, żeby się okazało, że to organy ścigania są wodzone właściwie za nos i po sznurku, tak jak sobie to ten demon z ławy wymyślił.